Ostatni tydzień od ubiegłego poniedziałku do ostatniej niedzieli przyniósł kolejne informacje o zachorowaniach na COVID-19. Niestety ich liczba wciąż rośnie. W dniach 15-21 czerwca odnotowano w województwie podlaskim 80 potwierdzonych zakażeń, a dzisiejsze komunikaty mówią o następnych 23. W tej grupie są również mieszkańcy powiatu sejnenickiego. Po weselu, jakie odbyło się w jednej z gmin, zakażenie COVID-19 potwierdzono u 4 osób. W konsekwencji na mocy decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego w Sejnach pracownicy starostwa powiatowego w tym mieście objęci zostali kwarantanną. Obsługa interesantów wyłącznie w pilnych sprawach odbywa się drogą elektroniczną, a oba budynki starostwa są od dziś zamknięte do odwołania. W powiecie sejneńskim 85 osób objętych zostało kwarantanną, blisko 80 jest pod nadzorem epidemiologicznym.